Nie, tak, tak. La 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 la
Patryk, zostaw tego kota. Znawsza, oh wow. Ale kretyn. Matek, no stary, może ty zanocujesz u mnie, a nie pod tym swoim mostem będziesz siedział zimno tam, zawiewa nie cię. No nie jest zimno. No jak nie, jak tak, no byłem u ciebie tyle razy przecież, no. No, ty jak byłeś, kiedy byłeś ostatnio? Wczoraj? A no tak, rzeczywiście, masz rację. No więc, mnie tak, no ładuj się do mnie, ciepło u mnie jest, miło, przyjemnie. Dobra, nie pitol, masz wódkę czy nie? Wodę mam, okna mam. Dach mam. Dach masz? Mam dach, psa mam. Ale się boję twojego psa. Ale daj spokój, Patek jest bardzo miłym psem, naprawdę. Koty lubi. A jest zaszczepiony na wszczeliznę? Na wszczeliznę, po szczeliznę, na bieliznę, na wszystko jest zaszczepiony. No to dobra, dobra. No, to wbijaj się. Buźko kopane! Jezu! O Boże, moje plery. Kogo by tu wypatrzyć? Szukam jakiejś ofiary. Tak, to on jest idealny. Jesteś żulem. A pani jest cyganką. I co z tego? Ale ty żyjesz pod gołym niebem, na trawie! Nie chcesz się umyć? Nie masz rodziny, przyjaciół? Nic nie masz! Twoje życie nie ma sensu! A ja mam Edzia Wacka. A ja Antka. Zmień swoje życie, zmień sens życia! I zabierz tego dzieciaka. A może tak zrobić plantację ziemniaków? I produkować wódkę. Nie wiem, pójdę do Andrzeja się poradzić. Odejdź do mnie. Nie. Nie, nie zbliżaj się. Nie. Odejdź. Nie dotykaj mnie. Nie, nie. Odejdź, nie zbliżaj się. Nie, nie. Nie, odejdź, odejdź! Nie, 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 nie. Piękne.
myślach, choć trudno nie poczuł się z tobą pieprzy niebo. Nie ma jej tu. Na szczęście, to tylko sen. Dobrze, że jesteś. Ona mnie prześladuje. Jest wszędzie. Nawet mój syn. Tak, dzisiaj musimy się spotkać. Na przedmieściach. W kasynie. Tam jej nie będzie. Co? Co ty pierdolisz? Jaką rzeczączkę? Tak. Co? A, miesiączkę. O maska mojej nogi. Znowu zaprzekałem te wrotki, w ogóle za debil to wymyśliłem. Andrzej, chodź tu do mnie. No już idziemy, tak już. O co ci znowu chodzi? Mędzisz mnie i mędzisz. Weź nie mnie właśnie. Czego znowu chcesz? Może trochę grzeczniej, co? Była u mnie cygałka, rozumiesz to? I myślała, że chce mnie okraść. Ale ona mi kazała się zmienić, rozumiesz to? Kazała mi ona. Ona, rozumiesz to? Rozumiesz? Czaisz? Rozumiesz w ogóle to? Cyganka? Ta, co podrywa kamerę na weselu u ciotki? Tak, tak, to ona, mówię ci. I ona kazała, w ogóle mnie obrażała, mówiła, że jestem brudny, że mieszkałam na trawie pod mostem. I, a ja jestem świeży, rozumiesz? To świeżutki, czystutki. Ja 2 tygodnie temu się myłem, rozumiesz to? Rozumiesz? Mnie tak, ale ty mieszkasz na trawie pod mostem i się nie myjesz. Rozumiesz? I jeszcze go dwuwatka masz. Po co ty go trzymasz? Odczep cię od watka, po co takie święte? I co ty w ogóle sobie wyobrażasz, żeby mi trawić po... Prawić po... Dobra, to co ty chciałeś zmieniać? Pokazuj to szybciej, bo nie mam czasu. No to ruszaj się i idziemy zaraz, no. No już, już. Nie męcz, nie męcz. To jest moje królestwo. Mietek, ty nie możesz tu mieszkać. To jest pole. Ty się tam nie znasz. To jest czysta ziemia. Nie ma tutaj trawy. I będę mieszkał tutaj. Tu nawet nie ma dachu. Co ty tam jesteś? Ty się nie znasz. Mietek, kretynie, nie możesz tu mieszkać. W ogóle jakąś cygankę będziesz mi tu mędził, że będziesz na polu mieszkał? Co ty w ogóle sobie wyobrażasz? Tak, tak, słuchaj. Założę plantację ziemniaków, będę miał demowanie. Tak, tak, jasne, Mietek, oczywiście, jasne. Tak, ale odspokój się ode mnie. Co ty chcesz ode mnie? Tak, jasne, w ogóle pi, wiesz, w ogóle jasne. Ale odspokój się od... Co ty robisz, no? Mietek, a skąd ty w ogóle wziąłeś ten namiot? A wziąłem jednemu chłopu z lasu, po co mu to? Będę brał cię, motyko, w aucie! O! Fajnie, że jesteś. Zobacz, zmieniłem się. Zmieniłem swoje miejsce zamieszkania. Nie, nie, nie. Nie o to chodziło. Nie rozumiesz się, o to chodziło. Masz zmienić swoje życie, idioto. Zapisz się lepiej do klubu Arzet. Antek! Szykuj się na zebranie.